Skończyłem sesję, także wracamy do miary normalnej regularności na kanale. Dziękuję oczywiście wspierającym. I rozdział zaczynamy od tego, że Luffy przetworzył całe jedzenie, jakie zjadł. I jest gotów z powrotem do walki. Od razu odpala gir 5. Marynarze wokół niego, którzy w niego celowali z broni, zostali wysłani w niebo, niczym zespół R. W międzyczasie całe Egghead jest ostrzeliwane przez Buster Call. I wykolejona w poprzednim rozdziale ekipa Bonnie ma zostać ostrzelana przez pacyfistów na rozkaz Saturna. Sanji próbuje coś podziałać przy pomocy Skywalku, no ale Bonnie mówi do pacyfistów, żeby pozwolili im uciec i nie strzelali do nich. Oni o dziwo się słuchają i zaczynają pełną kontrofensywę w stronę marynarki. Marines oczywiście z Saturnem na czele są zdziwieni. W sumie to Bonnie w tym miejscu dokonała masowego ludobójstwa na marynarzach. Takie, by the way, halo? Mała dziewczynka wymordowała marynarzy. No ale Vegapunk zaczyna mówić do siebie w myślach, że skoro pacyfiści byli zaprojektowani na podstawie Kumy, to ich priorytetem jest chronić Bonnie. I ma ona najwyższą hierarchię w rozkazach, nawet wyżej niż Gorosei. Przynajmniej tak to zrozumiałem z jego wywodu. I w trakcie tego toku myśli Saturn przebija Vegapunka na wylot, robiąc z niego donuta. Witamy w klubie Ace'a czy innych przedziurawionych postaci. Franky oczywiście leci na pomóc Vegapunkowi. Tymczasem Saturn mówi do Kizaru, by załatwił grupę Bonnie. Strzela w nich laserami, wszyscy poza Sanjim obrywają. Następnie chce ich załatwić mieczem świetlnym, raz a porządnie, żeby nie bolało. Anakin Skywalker lubi to. No ale pojawia się Luffy i przywala mu z pięści i grupa Bonnie spada bezpiecznie na ziemię. Kizaru też się szybko podnosi po tym ciosie. Sanji stwierdza, że jest gotowy bronić Bonnie, a ona chce uratować umierającego doktorka. Zaczyna też słyszeć rytm bębnów wolności, na co również staje się reagować ten starożytny robot. Czyli jednak bębny wolności były dźwiękiem, które go obudziły. Myliłem się. No ale co w takim razie go przebudziło te 200 lat temu? To jest naprawdę dobre pytanie. No ale wróćmy do fabuły. Bonnie od tych dźwięków dostaje retrosów, gdzie ojciec jej opowiadał o Nice i uświadamia sobie ona wreszcie, że Luffy to san godnika. Gratulujemy wielkiego odkrycia, dostaniesz za to Nagrodę Nobla. W każdym bądź razie umierający Vegapunk mówi, że Kuma miał rację we wszystkim i ludzie czekali setki lat na powrót Niki. Na koniec rozdziału do Egghead zbliża się statek gigantów. Okazuje się, że płyną na nim Dogi i Brogi. Marynarze myśleli, że umarli oni 100 lat temu, a oni w każdym bądź razie mówią, że przybyli tutaj spotkać się z Luffy lub zwanym inaczej Sangodem. I szczerze, poprzedni rozdział był rozczarowany totalnym, przynajmniej jego początek, a ten rozdział był dziwny, wręcz bardzo dziwny. Nie wiem jak wy, ale mam takie wrażenie od kilku rozdziałów, że niby coś się dzieje, a jednak cały czas fabuła stoi w miejscu. Czuję się dosłownie jak w końcówce Wano. No niestety Oda ma problem z przedłużaniem arków. Pierwszy temat to skoro przyjmiemy, że Saturn używa trucizny do paraliżu, to w takim razie skoro przebił ciało Vegapunka na wylot, to efekt tej trucizny będzie mocniejszy. Ewentualnie sprawi, że pomimo pomocy medycznej Vegapunk będzie powoli umierał, czy coś takiego? No nic, zobaczymy. Drugi temat to czemu Saturn nie mógł przebić Vegapunka rozdział wcześniej. Jeżeli tylko dlatego, że doktor wiedział, iż pacyfiści pomogą Bonnie i to była ta wielka tajemnica, którą Saturn chciał odkryć, to jest potężne XD. Bo to przejęcie pacyfistów przez Bonnie tak by się stało nawet pomimo śmierci doktorka. Dla mnie Oda mógł lepiej przemyśleć ten wątek.
Kolejny temat to Sanji. Niby kręci się w ostatnich rozdziałach na głównym planie, a tak w zasadzie to nic nie robi. Tak samo jak Atlas. Trochę obojga szkoda, także mam nadzieję, że wreszcie coś konkretnego w kolejnych rozdziałach zrobią. Po czwarte, to tak, Oda znowu to zrobił, Oda znowu to geniusz. Giants on your side, giganci po twojej stronie. Idealnie 1000 rozdziałów później wracają. I w sumie jak się nad tym zastanowić, to dlaczego wracają? To się musiał powiedzieć, że Luffy to sam Godnika. Po samym zdjęciu raczej wątpię, żeby się domyślili, ale w końcu sam God jest czczony z tego, co wiem, na Elbafie, albo przynajmniej występuje w świadomości gigantów, więc podejrzewam, że Shanks musiał tutaj maczać palce i im o tym powiedzieć i wyruszyli tylko oni wtedy, jak tylko dowiedzieli się, gdzie Luffy się znajduje, czyli na Eggheadzie. Albo tak płynąć ślepo na Wano i go szukać, trochę nieprzemyślane decyzje. Kolejną ciekawą kwestią jest to, czy prezent, który Bonnie otrzymała na 10 urodziny, nie daje jej właśnie pełnej kontroli nad pacyfistami. Albo jak wcześniej się na to zastanowić, to pewnie spotykała pacyfistów na swojej drodze pirackiej. I raczej wątpię, żeby ją wtedy słuchali, bo raczej by ona to zauważyła. Więc ten amulet cały, który dostała, jest kluczem, który to aktywuje. Tak sobie pomyślałem, w sumie ma to ręce i nogi. I w sumie to w tym rozdziale wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz. Luffy jako Nika uratował Bonnie i Kumę, czyli Bóg, w którego ona i Kuma wierzą, ich wyzwolił. Także ciekawa symbolika. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Ja byłem Kapelusznik, dajcie znać, co myślicie i na razie.